Chciałbym wszystkich Państwa bardzo serdecznie powitać na spotkaniu, podczas którego będziemy podpisywali z Panem Marszałkiem umowę dotyczącą rewitalizacji kolejnej części Karlina, ale na początek może oddam głos naszemu gościowi, Panu Marszałkowi Sobierajowi. Dziękuję bardzo. I również witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że dzięki tym pieniądzom kolejna część Karlina wypięknieje i zyska nowy blask. Tym razem chodzi o Park Warińskiego, tak? Dobrze pamiętam? Tak jest. Park Warińskiego, zabytkowy Park Warińskiego, który dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego zyska nowe oblicze. Te pieniądze to pieniądze z działania 9.3, które mają służyć rewitalizacji. Dlatego bardzo mocno też podkreślamy, że te działania nie mogą polegać tylko na takiej fizycznej rewitalizacji, czyli renowacji, ale również rewitalizacji pod każdym kątem, również tym gospodarczym i społecznym. Jestem przekonany, że takie miejsca właśnie sprzyjają integracji mieszkańców, kwestie związane z odpoczynkiem i na pewno znajdą tam coś ciekawego zarówno młodzi, jak i starsi. Dofinansowanie to blisko 1 900 000 złotych. Wartość tego projektu to 2 200 000, dobrze pamiętam. To w sumie może tyle. Ja tylko chcę dodać, że no tak jak większość centrów w takich małych miastach, to nasze centrum też wygląda trochę ładnie, a raczej trochę brzydko. Jest co prawda piękny teren zrewitalizowany kilka lat temu również za pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, mam na myśli ulicę Konopnicką, gdzie jest przepiękna fontanna. No i to był jakiś kolejny etap. Teraz będziemy realizować drugi etap, czyli park na ulicy Warińskiego, ale nie do końca istotny jest ten park dla mieszkańców. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, że najważniejszy jest dostęp do tego parku, czyli mostek, który biegnie przez kładkę. Kiedyś tam była taka stara, zagrażająca życiu i zdrowiu kładka, w związku z tym już musieliśmy ją zlikwidować. Teraz będzie od nowa odbudowana. Zakochani będą mogli wieszać kłódki, tylko nie za dużo oczywiście, bo nośność mostu jest określona ściśle. I tak jak to bywa w innych miastach i widzimy czasami, że tych kłódek jest sporo, a później przychodzą urzędnicy i przecinają i od nowa są wieszane. Ale park, ten zakres to oczywiście ten mostek, czyli dostępność przede wszystkim tego parku. Warto powiedzieć, że park jest parkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków. I oprócz rewitalizacji samej zieleni, nasadzeń nowych, też oczywiście alejki, oświetlenie, plac zabaw, żeby to było takie miejsce, jak powiedział właśnie pan marszałek, do relaksu, do wypoczynku. Ale też chcę od razu powiedzieć, że tak jak wszystkie pozostałe nasze tereny publiczne, które realizujemy, już wspomniałem Konopnicką, ale ostatnio, w ubiegłym roku również za pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, odnowiona, odrestaurowana nasza przystań kajakowa. Wszystkie te tereny publiczne, za chwilę będziemy parki rewitalizować również w Karlinie, wszystkie te tereny publiczne są od razu wyposażane w monitoring po to, żeby w maksymalnym stopniu ograniczyć. Pewnie do końca się tego nie da wyeliminować, aktu wandalizmu, ale jak są kamery, to na pewno w znacznym stopniu można to ograniczyć. Ja chcę też tylko jeszcze na koniec powiedzieć, że są kolejne etapy. Nie ukrywam, że oprócz inwestycji publicznych dotyczących samych budynków, renowacji tych budynków, zagospodarowania podwórek, też projektujemy w tej chwili nowy układ komunikacyjny tutaj w centrum, właśnie na tym placu. Zamiast tego układu, który Państwo widzicie, mam nadzieję, że za kilka lat będzie tutaj duże rondo, gdzie całkowicie ruch ciężarowy wyeliminujemy z tego centrum. I główny cel tych wszystkich działań jest taki, żeby centra nie zamierały. One czasami zamierają nam, to życie się przenosi w inne rejony i w naszym mieście jest trochę podobnie, bo budujemy tak zwaną Biedronkę, czyli osiedle, które docelowo będzie liczyło 15 budynków, dzisiaj już ma 5, czyli będzie tam grubo ponad 1000 osób mieszkało. I to życie ze swojej natury tak troszeczkę się przenosi na te obrzeża w inne rejony, a nie chcemy, żeby centrum obumarło. I te inwestycje, ta, którą za chwilę będziemy realizowali, to nowe rondo, wyspa prywatna na Wyspie Biskupiej plus nasze działania inwestycyjne samorządu, mam nadzieję, spowodują, że centrum będzie dalej żyło i będzie aktywnie odwiedzane nie tylko przez mieszkańców, ale i przez przyjeżdżających turystów.